Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Znalazłszy się w świecie uznającym wolność jednostki i wolność myśli, winniśmy czynić wszystko, aby nie zacieśniać horyzontów myślowych, ale rozszerzać, nie zacieśniać dyskusji, a ją poszerzać. Od tak mądrych i trafnych słów wybitnego pisarza Józefa Mackiewicza chciałbym rozpocząć tę dzisiejszą wypowiedź. Tak jak ponadczasowa jest ta sentencja, podobnie niezapomnianym powinien być jej autor. Już jako gimnazjalista walczący ochotniczo w wojnie polsko-bolszewickiej, w późniejszych latach piszący liczne felietony i reportaże dotyczące politycznej sytuacji w państwie i na świecie, był wzorem zaangażowanego i aktywnego obywatela. W swoich późniejszych latach wielokrotnie wywoływał swoimi dziełami gwałtowne polemiki i jako pisarz emigracyjny oskarżany było wiele zbrodni jak kolaboracje z Niemcami. Przez całe swoje życie miał przeciw sobie wszystkie najważniejsze centra opiniotwórcze polskiego życia publicznego. W roku 1942 został on nawet skazany na karę śmierci, jednak na szczęście odpowiednio szybko został uniewinniony. I mimo tych wydarzeń nie zniechęcił się jednak do działania. Przez to uważam, że powinien być on wzorem dla wszystkich, również współczesnych ludzi. Mackiewicz nie bał się poruszać tematów tabu oraz wyrażać głośno i klarownie własnej opinii. Takiej postawy mogliby się uczyć od niego niejedni, którym brak odwagi do działania i przeciwstawiania się temu, co według nas złe, w obawie, że może być to kontrowersyjne. Dużo miejsca w swojej literaturze powyższy autor poświęcił także, prawdzie mówiąc, że jedynie ona jest ciekawa. Myślę, że z tym zapoznać powinien się nie jeden polityk. Jeszcze wiele biograficznych przywołań mogłoby pokazać, że postać Józefa Mackiewicza jest inspirująca i powinna zostać pokazana tym, którzy nie mieli okazji o nim usłyszeć oraz przypomniana tym, którym niestety udało się o niej zapomnieć. Szukajmy wzorców dla naszych dzieci w ludziach z wiarą we własne przekonania i odwagą, by je wyrażać. Pokazujmy im na przykładzie tego właśnie pisarza, że działanie nie zawsze jest proste, ale czasami warto jest przyjmować trudności na drodze, aby żyć w zgodzie z samym sobą. Zróbmy to wszystko poprzez ten dzisiejszy projekt. I w imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicji Polskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Unii Europejskich Demokratów, Konserwatystów Marka Biernackiego, nasz klub będzie oczywiście głosował za. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle.